żyjemy wszyscy. No. Nic się nie stało. Reagujesz, jakby ktoś umarł. Nie, dostałeś tylko reprymendę. Świeca trzeba było chodzić, bo świeca się leżała i się paliła. No, tylko nie, tu ktoś coś ten, żeby to jak? Ciach, już można sobie ciach, się nie? przedstawić. Lodzie. Dobra, nie, zaczynamy. Bez jaj. No. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Adam Nowak i zajmuję się muzyką tradycyjną. Co to znaczy? Zbieram sobie źródła, śpiewam w różnych projektach zajmujących się odtwarzaniem kultury tradycyjnej i to tutaj odtwarzam kulturę tradycyjną duchową i materialną, to znaczy biegam w tych strojach najczęściej wczesny średniowieczny. No dzisiaj tak, ale to po mieście, no to akurat wiesz, nie będziemy biegać. Tak, oczywiście, no jasne, zresztą. Zresztą tu też chodzi o dobry humor między innymi. I dzisiaj zaśpiewam troszeczkę pieśni naszych tradycyjnych zadusznych. Te pieśni zaduszne, chwilę opowiem o nich, ponieważ to jest bardzo ciekawy kawał naszej tradycji, naszej kultury. Te pieśni były śpiewane podczas świąt zadusznych, były śpiewane podczas pogrzebów, były śpiewane podczas styp, były śpiewane w różnych momentach, były śpiewane podczas czuwania, które dziś jest w zasadzie nielegalne. Gdyby ktoś chciał sięgnąć do tradycji, to nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi o aparat legislacyjny, zadbał o to, żeby takich rzeczy nie robić. Te pieśni. Słucham? Legislacyjnie, czyli prawnie nie możemy tego zrobić. Działamy tutaj bezprawnie. Tak, jesteś. No nie możemy tego zrobić. Takie są przepisy unijne, że nie możesz czuwania jakby. Nad zwłokami. Tak, nad zwłokami zrobić. I kiedyś to czuwanie było specyficzne, ponieważ my nie dość, że śpiewaliśmy pieśni, to jeszcze nad zwłokami było mnóstwo do początku wieku XX. Magicznych, jakichś różnych przeprowadzanych przedsięwzięć. O tym nie będę opowiadał, bo to jest szeroka tematyka. Będziemy sięgać aż tak głęboko. Ale chciałbym powiedzieć, że dusza, że śmierć była od zawsze tematem i poważnym, i dawała pewną nadzieję. Dawała pewną nadzieję, że sam obrządek pochówku, czy to był ciałopalny, czy później czy później pochówek szkieletowy, on nam dawał nadzieję, że ta osoba do nas jeszcze wróci, tak? Dlatego też między innymi palimy znicze na grobach. My się teraz specjalnie nad tym nie zastanawiamy, skąd to się wzięło, ale to jest pewna tęsknota za tymi bliskimi. Jest taka... Chodzimy na cmentarze, mamy piękne święto, które obchodzimy tradycyjnie od setek lat, przychodząc na cmentarze. To jest coś, co w dobie dzisiejszych czasów, w dobie Halloween i takiego traktowania tej śmierci jako takiego produktu, tak? Tak jak oglądamy śmierć w telewizji, w radiu, ta śmierć jest taka byle jaka, taka przedstawiona w sposób taki koszmarny. Ale nie koszmarny na zasadzie takiej, że czujemy cierpienie, że ktoś nam odchodzi, ale jesteśmy tacy zobojętnieni na te wszystkie szczegóły, które widzimy. I kiedyś podczas właśnie takich świąt, jak zaduszki, ludzie spotykali się i śpiewali pieśni, w których dusza funkcjonowała tak jak człowiek, tak? I teraz najstarsze pieśni mówią nam o... One pomijają ten element taki zwłok, ponieważ zwłoki były elementem tabu i w kulturze antycznej nie występowało coś takiego jak pokazywanie śmierci, smutku, ponieważ każde przedstawienie miało siłę sprawczą, tak? Jeśli byśmy namalowali czyjąś śmierć, to mogliśmy się narazić, że z tej czynności, która bije z tej sztuki, tak, może się na nas przelać. Dlatego dopiero później widzieliśmy, że to tak przestaje mieć troszeczkę, przestaje to, już tak nie działa, także od średniowiecza mniej więcej w kulturze występuje taki moment, gdzie my zaczynamy tą śmierć pokazywać. W
wcześniej tego nie wolno było robić, dlatego między innymi w sztuce antycznej, jak się przyjrzycie, to mamy tam co, tylko heroizm, tak, tylko takie śmierć jest taka heroiczna, taka, z której możemy być dumni. I ta śmierć funkcjonuje dalej w obrębie, tak, pieśni, ale jest tabuizowana. Czyli nie mówimy o śmierci, o zgonie, ale mówimy na przykład o tym, że dusza wyleciała z ciała, że wyleciała przez gardło, że wychodzi na łąkę zieloną, że jest głodna, że jest zmarznięta. Przelewa się te nasze tęsknoty na tą duszę, ta dusza cierpi w pewien sposób. I to bez względu na to, na kulturę europejską, jaka i odwołanie do religii. Po prostu coś takiego w kulturze mamy, co powoduje, że tęsknimy. I w tych pieśniach to bardzo dobrze widać. Te pieśni też nie są takie do końca aż smutne, ponieważ tutaj mamy do czynienia z życiem po śmierci, tak? To nie jest tak, że owszem, w tych pieśniach pojawia się kwestia czyśćca, bardzo rzadko pojawia się kwestia piekła, ponieważ piekło nie jest przywoływane, tak? Kiedy ktoś nam bliski umiera, to wcale nie chcemy śpiewać o jakimś piekle, raczej będziemy śpiewać o czyśćcu, jak wiemy, że coś miał na sumieniu, tak? Często jest tak, że wychodzi po te dusze, że liczymy, że wyjdzie po te dusze anioł, święty Piotr, Maryja, że po te dusze zejdzie i po prostu je gdzieś poprowadzi do nieba, co też jest takim wyrazem, prowadzenie jest wyrazem ludowej kultury, ponieważ to, co będę dzisiaj śpiewał, to są pieśni tradycyjne ludowe, a w tej ludowiźnie ta ludowizna się troszeczkę kłóci z takim pojęciem te teologii, tak, katolickiej. Ona ma troszeczkę, jest taka, na wsiach traktowano to po swojemu, czyli te modele, które były jakoś tym prostym ludziom gdzieś jakoś przedkładane, one są po prostu rozumiane na sposób tych ludzi, taki niewinny, czasem przerysowany, jaskrawy, ale co jest w tym modelu? W tym modelu jest coś prawdziwego, w tym modelu jest prawdziwa tęsknota, prawdziwy chłód tego umierania, i tu nawet nie mówimy o śmierci, ale o jakiejś takiej normalnej, zdrowej, normalnym, zdrowym podejściu do drugiego człowieka. Mówimy o czasie, który spędziliśmy. Pierwsza pieśń to będzie Żegnam Cię, mój świecie wesoły. To jest dosyć znana pieśń, śpiewana przez wielu wykonawców. Te pieśni nie były często słyszymy te pieśni w jakichś kanonach, o jakieś, gdzie skupiamy się na jakiejś emisji, a w kulturze tradycyjnej śpiewano po prostu troszeczkę, tak jakby się troszeczkę głośniej mówiło. Na spokojnie, bez specjalnych ozdobników, po prostu tak jakbyśmy chcieli coś opowiedzieć. W tych pieśniach opowiadamy, tak? Wyrażamy pewne emocje. I to nie są emocje, które sobie piszemy w scenariuszu. Napiszemy sobie na kartce, wychodzimy na scenę i próbujemy w jakiś sposób pokazać, tak? Odgrywamy teatr. Nie. Każda cecha, każdy wyraz, każdy wers w tych pieśniach jest traktowany jak najbardziej poważnie przez lud. To znaczy, to ma wszystko moc sprawczą. My śpiewając o tym, że dusza odchodzi za światy, że idzie i odbiera ją jakiś łącznik, tak? My przywołujemy tego łącznika niejako. My powodujemy, że ta dusza trafi w to konkretne miejsce. To miejsce było rozumiane przez kulturę ludową bardzo różnie, ponieważ tu się pojawiają od łąki poprzez jakieś niestworzone różne krainy. W kulturze ludowej Chrystus potrafi orać pole. Chrystus potrafi iść z pługiem. Matka Boska kiedy na przykład zobaczy dziecko, potrafi je wziąć na ręce i odnieść. Czyli zwróćmy uwagę, jak religia w tych kulturach etnicznych, ludowych działała. Ona była blisko ludzi. To nie było tak, że ta religia była
tak jak w wielkich miastach, że się przychodziło do kościoła raz na tydzień, wracało i się żyło. Tam każda czynność była podporządkowana jakiemuś mitowi, jakiejś legendzie chłopskiej, jakiemuś patronatowi. W mieszkaniach, w każdej chałupie na wsi były ołtarze i to nie jeden. Ołtarze były stawiane po kilku patronów. Na noc, kiedy działy się jakieś sceny łóżkowe, to tym patronom zasłaniano, tak, zarzucano kotarkę. Religia była tak dosłownie traktowana. Dzisiaj ciężko nam sobie wyobrazić, prawda, takie stabilizowane życie, ale tak ludzie żyli. I miłość, zdrady, cokolwiek co ludzkiego, co nas dotyczy, było właśnie przedstawiane w tej formie. To jest cholernie skomplikowany temat, aby to Państwu przybliżyć, dlatego wymieniłem tylko kilka szczegółów z tej historii kultury. To jest naprawdę kawał materiału. Jeśli chcemy w ogóle poznać kulturę ludową, no to musimy sobie wyobrazić, że taki Oskar Kolberg napisał około 70 tomów, około 30 napisał Adam Fischer, no to mamy już dwóch autorów, którzy napisali setkę książek. Więc tak naprawdę, idąc na studia etnologiczne, mamy tylko rok etnologii polskiej. Więc co tak naprawdę etnolog, jeśli chce poznać tą kulturę, musi robić przez 20 lat czytać non-stop. I tak się wiele nie... I tak do wszystkiego nie dotrze. A teraz, że faktycznie pieśń Żegnam Cię, mój świecie wesoły. I tu mam akurat tekst spisany od respondenta, czyli kogoś, kto nam to podał. Pan się nazywał Jan Wnuk, rok 1940, z Dziłowice, województwo lubelskie. I teraz większość tych pieśni, takich najstarszych, najbardziej o najgłębszej proweniencji, najwięcej mamy z lubelskiego, jeśli chodzi o te pieśni pogrzebowe. I tutaj już na przykład dr Adam Fischer, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, on nam wymieniał te najstarsze i zaśpiewam Państwu prawdopodobnie najstarszą pieśń, która była śpiewana podczas pogrzebów, podczas zaduszek. Teraz jest śpiewana jeszcze w województwie, gdzie niegdzie w niektórych wioskach w Lubelszczyźnie, i to zaśpiewam później, bo to będzie pieśń o ciałopaleniu, czyli tak jak my chowaliśmy jeszcze ludzi do XIII wieku, czyli paląc te ciała. No to sobie wyobraźmy, jak stare potrafią być te pieśni, jak ten lud był przywiązany do tej tradycji. Także zaczynamy. Żegnam Cię, mój świecie wesoły, już idę w śmiertelne popioły. Rwie się życia przędza, śmierć mnie w grob zapędza. Bije pierwsza godzina, żegnam was rodzice kochani, krewni i poddani. Za łaskę dziękuję, z opieki kwituję. Bije droga godzina, żegnam was, mili przyjaciele. Nie pod głaz trzasną by w ściele, już śmiertelne oczy sen wieczny zamroczy. Bije trzecia godzina, żegnam was, królowie książęta. Cieszcie się w swym szczęściu, panięta. Już służyć nie mogę, wybieram się w drogę. Bije czwarta godzina,
Żegnam was, mitry i korony, czekajcie swoich rządców trony. Ja w progi grobowe zniżać muszę głowę. Bije piąta godzina, żegnam was pozostali słudzy, tak moi jako też i drudzy. Idę w śmierci ślady, bez waszej parady. Bije szósta godzina, żegnam was przepyszne pokoje. Już wasze nie w niej idę podwoje. Już czas mej żałobie dał gabinet w grobie. Bije siódma godzina, żegnam was pozostałe stroje. Już o was bynajmniej nie stoję. Mój będzie posłanie, robak kołdrą stanie. Bije ósma godzina, żegnam was wszystkie elementa. Żywioły, powietrze, ptaszęta, już was nie obaczę. W dół grobowy skaczę. Bije dziewiąta godzina, żegnam was niebieskie planety. Do swojej dążyć muszę mety. Innym przyświecajcie, mnie dokonać dajcie. Bije dziesiąta godzina, żegnam was najmilsze zabawy. Wewnętrzne, powierzchowne sprawy już nie wolno będzie. Jeść, pić na urzędzie. Bije jedenasta godzina, żegnam was godziny minione. Momenta jedni upłynione, już zegar wychodzi, indeks nie zawodzi. Do wiecznego spania śmierć duszy wygania. Bije dwunasta godzina. Amen. Także mamy, mamy tutaj cały ciąg w tej pieśni takich podziękowań, gdzie się żegna z wszystkimi, tak? Tu mamy króli, książęta, mamy takie, mamy sprawy proste, zupełnie te błahe, z którymi się żegnamy. Kiedyś, jeśli ktoś umierał, proszę sobie jakoś uzmysłowić, że nawet kiedy posiadał pasiekę, to ktoś, kto był predysponowany w imieniu zmarłego, szedł żegnać pszczoły. Szedł żegnać pszczoły, żegnał się z tymi pszczołami, czyli ta śmierć, tak, ta dusza jakby miała się więcej niż dzisiaj. Dzisiaj, tak, czyli samo świętowanie zaduszek było czymś ważnym. Ci ludzie byli ważni, przodkowie byli ważni, babcia, dziadek. To były osoby, które wspominały. I teraz taki przykład z mojej rodziny, kiedy moja babcia, ona na przykład wspomina,
zawsze dziadka, jak jest ten okres zaduszny i ona opowiada o tym, jak dziadek lubił schabowy i ona mówi, że chyba zrobi dziadkowi schabowy, tak? Jest taka forma tęsknoty. Coś pięknego, coś, co nam umyka, ucieka teraz, tak? Jesteśmy tak cholernie zabiegani w dzisiejszych czasach, że nie potrafimy się skupić na rzeczach, które robiliśmy od tysięcy, setek lat, czyli no bo miłość, czy pewne przywiązanie, tak, pewne emocje są nam bliskie od tak długiego czasu i teraz ostatnio je zatracamy. Następna pieśń to jest... ja mam dzisiaj trochę gardło tak jest pokaleczone, także ja nie wiem, czy do końca dośpiewamy. O coś jeszcze tak coś... No, na polta ze mnie. I tu mamy... mam tutaj wersję spisaną dzięki respondence pani Marii Kozłowej. No, to jest pieśń spisana w 1910 roku Machów, województwo podkarpackie, od Zofii Dąbrowskiej. I ta pieśń akurat jest uważana przez badaczy za najstarszą pieśń śpiewaną podczas czuwania, jaką mamy w Polsce. I ona jest praktykowana do tej pory. Także gdzieś tam na wschodzie ludzie jeszcze to śpiewają, spotykając się na cmentarzach czy w domach, kiedy witają, myślą o, wspominają swoich bliskich. Na polta ze mnie, na polta ze mnie, popioła, popioło. Rozsiejta mnie po calosieńkiem polu. Rozsiejta mnie po calosieńkiem polu. Wyrośnie ze mnie, wyrośnie ze mnie stokrotka, stokrotka. Będzie mnie płakał, będzie zawołał i ojciec, i matka. Będzie mnie płakał, będzie zawołał i ojciec, i matka. Wyrośnie ze mnie, wyrośnie ze mnie, lelieja, lelieja. Będzie mnie płakać, będzie zawołać rodzina, o rodzina. Będzie mnie płakać, będzie zawołać rodzina, o rodzina. Wyrośnie ze mnie, wyrośnie ze mnie rożekwiat, rożekwiat. Będzie mnie płakał, będzie zawołał cały świat, cały świat. Będzie mnie płakał, będzie zawołał cały świat, cały świat. To jedna z, w zasadzie najstarsza i tu widzimy taki motyw, który Państwu powinien być znany. Tu jest kwestia zmartwychwstania, tak? Jakiegoś, czyli ta dusza się odradza. I to jest coś, co mamy nakreślone w taki piękny, poetycki sposób. Tu nie mówi się w tych pieśniach o tym, że a dusza tam pójdzie do raju, albo pójdzie do nieba, czy tam zmartwychwstanie, czy cokolwiek.
tutaj w taki piękny sposób mówi się, że ta dusza w pewien sposób naprawdę piękny się odradza, jako Legia, jako róży kwiat, tak? Dziś już o śmierci tak nie mówimy. Dzisiaj co? Dzisiaj nam, kiedy myślimy o śmierci, co nam po głowie chodzi? Hospicjum, tragedia, wypadek samochodowy, tak? Mamy takie poczucie jakiejś takiej właśnie, takiej semantyki, że coś umiera, ale jest takie, no takie jak news w wiadomościach, jak te tam kilka wersów w gazecie. Nie potrafimy mówić w ten sposób, jak ci ludzie kiedyś o śmierci, umieraniu, że to jest jakaś piękna przemiana, tak? W coś pięknego. Rozsiejta mnie. Już sama forma rozsiejta mnie, czyli żeby to, co po mnie zostanie, się w jakiś sposób rozpyliło, rozprzestrzeniło, żeby uleciało, tak? Uleciało, żeby gdzieś miękko osiadło i żeby z tego coś się fantastycznego, pięknego narodziło. Taka. To nie jest tylko moja dygresja, chyba jakby się tak głębiej zastanowić, to wielu z Państwa też by przyczyniło się do takich przemyśleń, że faktycznie ta śmierć teraz jest jakaś taka uboga. Przepraszam, mogę mieć pytanie? Jasne, proszę bardzo. Czy rzeczywiście w takim razie, skoro to jest polska pieśń i ona mówi o paleniu ciała, o rozsiewaniu prochów, to rzeczywiście były takie obrzędy w Polsce, że polono zwłoki? To jak to wygląda? To znaczy tak, my... To znaczy, że to były jakieś tam jeszcze takie pogańskie... Tak, zresztą trumna to jest jeszcze... Ja powiem tu przykład z Dolnego Śląska. Tutaj mamy, niedaleko mamy Kasztelanię Ryczyńską, o której pisał Długosz. On się znajduje w linii prostej 30 km od Wrocławia. I tam są dwa cmentarze. Dwie warstwy sepulkularne, to fachowo mówimy na to. Tak, to jest normalnie. No, fachowo, bo mówię teraz o wykopaliskach archeologicznych, więc muszę się posługiwać jakoś tam, konkretnym aparatem pojęciowym. I tam jest takie wielkie grodzisko kultowe, w którym chowano ludzi, a obok jest cmentarz chrześcijański. Proszę sobie wyobrazić, że to była kasztelania piastowska. No bo wiemy już, Adam z Bremy pisze tu w roku około 1072 o naszych terenach, że tutaj są Słowianie, ogólnie wcześniej jeszcze geograf bawarski, około gdzieś mniej więcej w połowie IX wieku. W każdym razie konkretna kasztelania już istnieje pod koniec X wieku, piastowska, i tam jest zanotowany najstarszy cmentarz lub też jeden z najstarszych, chyba nawet najstarszy, nie popełnię gafy, chrześcijański na Dolnym Śląsku. To widać po pierwsze pochówkach szkieletowych, po drugie nie ma tam darów grobowych, a po trzecie ręce ci ludzie pochowani mają skrzyżowane. I tam jest cmentarz chrześcijański, który funkcjonował od wieku X do XIV, a obok jest dużo większy, pogański, który funkcjonował od wieku X do początku wieku XIII. Tym ludziom naprawdę, oni sobie żyli obok siebie i funkcjonowali. Dopiero później to jakoś tam wybuchły pewne jakieś tam niesnaski. I teraz proszę sobie wyobrazić, tak jak tutaj odpowiadając na pytanie, że nie dość, że tam palono te ciała obok tych pochówków szkieletowych, to naprawdę to się chowało tak, jak ktoś po prostu w jakimś tam był obrębie kulturowym. A drugie, że my chowając w trumnach nawiązujemy do pochówku ciałopalnego również. Dlaczego? Ponieważ na Bliskim Wschodzie, skąd pochodzi religia teraz, która jest religia katolicka u nas w kraju, tam nie chowano w trumnach. Trumna to jest pozostałość po łodziach. I tam na przykład u nas, tu na Dolnym Śląsku, jest taka łódź odkopana, odkopała go pani doktor z Opola. Tam jest u nas na Dolnym Śląsku łódź kultowa taka do pochówku, która ma 9 metrów długości, 4 szerokości. Ona nigdy nie była wodowana, bo tak ją przebadano. I my chowaliśmy kiedyś w łodziach. I ta tradycja chowania w łodziach przetrwała do naszych czasów pod postacią trumny. Tylko my się niespecjalnie na tym zastanawiamy. Zresztą to też nie ma sensu moim zdaniem. Tutaj to jest jakieś tam naleciałości kulturowe wszędzie się przejawiają. Także
tutaj, zresztą jak już sobie pośpiewamy, to można mnie o jakieś tam wątki kulturowe pytać i zapraszam też na wykład. Mam prelekcję w Sobótce 7 listopada. Będę opowiadał o naszych właśnie takich cechach, które nas jakby wyróżniają na tle Europy, jeśli chodzi o pochówki, o tradycje żegnania ludzi. No, mamy akurat teraz taki okres zaduszny, gdzieś jakieś zadumy, jakieś refleksji i zapraszam, no będzie z półtora godziny, będę opowiadał. No, przyniosę też kilka takich ciekawych artefaktów związanych, ale to niespodzianka. Teraz zaśpiewam godzina godzinecką była, kiedy się dosycka z ciałem rozłączyła. I teraz opowiem Państwu przedstawię pewną cechę tej pieśni. To jest pieśń, która jest pieśnią zaduszną, ale wiosenną. I tu mamy motyw przeniesienia świąt wielkanocnych na święto zaduszne, wiosenne, ponieważ jeszcze gdzieś na Ukrainie czy na Białorusi te święta wiosenne, święta zmarłych są praktykowane, nawet tam są dni wolne od pracy w takie święta. I to jest akurat pieśń spisana mniej więcej w połowie XIX wieku. Spisał ją Oskar Kolberg. Musieliśmy Kolberga tutaj troszeczkę włożyć do dzisiejszego wieczoru, bo on zrobił mnóstwo dla naszej kultury. I ta pieśń ma coś, co powinno się Państwu od razu skojarzyć ze świętami wielkanocnymi, ponieważ tu no, te wątki są widoczne. I teraz tu jest, ja tylko Państwu powiem, że tu chodzi o to, słuchając po śpiewie można nie wyłapać wszystkich szczegółów, ale tu jest, występują jajka jako symbol zmartwychwstania w tej pieśni zadusznej i dusza, która nie spłukała grzechów podczas swojego jakby spaceru na tamten świat, ona nie dozna zmartwychwstania. To też jeszcze się wiąże jeszcze ze wcześniejszym postrzeganiem niż chrześcijański jakby tego motywu, ale one się zazębiają jakoś. Ci ludzie, wiadomo, oni tam funkcjonowali kulturowo, jajka i tak dalej, ten symbol zmartwychwstania, on jest uniwersalny. I zaśpiewam to akurat wyjątkowo na melodię dolnośląską, ponieważ tak, bo te melodie były przypisane różnie. Tych melodii mam tu 4 wersje, tak samo teksty zmieniane są do tej pieśni godzina. A jako że ostatnio tutaj był taki kolega tutaj, z którym rozmawialiśmy, Donat, o napadzie, najeździe tutaj Mongołów, pamiętasz? Na Dolny Śląsk. Rozmawialiśmy. No to ja zaśpiewam na melodię o... To się da zaśpiewać. Na melodię jednej z najstarszych pieśni, jakie mamy, tyczących właśnie tego najazdu, gdzie ta pieśń traktowała o porwaniu przez Turków, no bo tak Turkami nazywano ich. Godzina godzinecko była, kiedy się dosycka z ciałem rozłączyła, a jedzę ty doso na zieloną łączkę, na biesce zdrojowej wódeczki na rączkę. Wódki nie nabrała, żeby nie zapłakała, jazę Panna Maryja w niebie usłyszała. A cego z te płacę, z te doso niewinna, a ja płacę, o Panna Maryja.
A płacę, ja płacę, ojców nie zobaczę. Nie płac, duso, nie płac, a ino się obac. Nie bój ze się duso, piekła gorącego. A pójdziesz ty, pójdziesz do raju wiecznego. Będziesz se chodziła po tym wiecznym raju. Gdyby ta owieczka po zielonym gaju, gdyby ta owieczka zesła się z ocami, a ja sieroteńka nie zejdę z ojcami. Nie bój zejść się do co zejdziesz się z ojcami. Będziesz se chodziła zielonogajami. I my też prosimy o 10 par jajek. Albo na ochotę, albo na różaniec. Nie dojdziesz, nie dojdzie jednego jajecka. Niechże sobie schowa nadobna dziewecka. Nie go upisała, nie go rumieniła. Przyleciała wrona, to jajko wypiła. No i tu słychać właśnie, że ta nie umyła się tą wodą tak i nie nastąpiło to zmartwychwstanie. O, cześć Tomek. No, o, Tymek, to zapraszam tutaj do śpiewania razem. Dawaj, 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 chodź tu, chodź. Chodź, bo ja mam gardło, mam chrypę tu, wiesz. No dobrze, przeziębione. No. No nie za bardzo, bo ty się tak wcale się przyjemnie nie śpiewa z chrypą. Ale się fajnie słucha. Tak? No. To powinno inaczej trochę być. Tym bluesowo. Tak. No, to już chyba będzie ostatnio, bo już czuję, że to gardło już tak... Jeszcze gorąco mam w nim, bo to tam jakoś wczoraj przemokłem. I teraz... Słucham? Nie, wczoraj przemokłem. Jak dzisiaj padało. No wczoraj przemokłem, bo to cały się...